listopada, jest to poniedziałek, 317 dzień tego roku i zaczynamy 46 tydzień tego roku. Imieniny obchodzą Liwia, Stanisław i Stanisława oraz Alojzy, Antonin, Arkadia, Arkadiusz, Arkady, Augustyna, Benedykt, Brykciusz, Dydak, Eugeniusz, Eutychian, German, Izaak, Jan, Kalikst, Krystyn, Mateusz, Mikołaj, Nicefor, Paschazy, Probus, Walenty, Walentyn, Wiktor i Włodzisław. I to wszystkie imiona, które tutaj w moim kalendarzu się znalazły. Wszystkim solenizantom imieninowym, urodzinowym i rocznicowym składam najserdeczniejsze życzenia. A przysłowie mówi, że na Stanisława kostkę udzisz śniegu drobnostkę, a na ofiarowanie przydadzą się sanie. Ofiarowanie 21 listopada. Słońce. Świt o 6.14, wschód o 6.51, zachód o 15.49 i zmierzch 16.26. Księżyc wzejdzie o 7.04, a zajdzie o 15.35. Nietypowe święta to Światowy Dzień Sierot, Międzynarodowy Dzień Niewidomych, Dzień Placków Ziemniaczanych, Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki, Światowy Dzień Dobroci i Dzień Biznesmena. Cytat dnia. Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad sobą. I to powiedział Jan Twardowski. I to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. No i zapraszam na dalszą część vloga. No i witam serdecznie. Przed południem, w sobotę przed południem, fajnie się pogoda klaruje, bo było rano tak dosyć pochmurnie, zamglone. A teraz się tak fajnie klaruje pogoda. Dzisiaj mamy Święto Niepodległości u mnie. Także fajna pogoda. Jak ktoś zamierza uczestniczyć w jakichś obchodach, jakichś marszach albo ogólnie obchodach przed pomnikami czy gdziekolwiek w waszych miejscowościach, to jest fajna pogoda. Oczywiście jakby to oglądacie, to już jest po ptokach, jak ja to mówię. No, w każdym razie fajnie jest. Ja tutaj się przychodzę z wami witać z kawusią przed południem, bo troszkę dzisiaj pospaliśmy, ale o tym za chwilkę. No i jestem już z kawusią, oczywiście już letnią, no bo już była jakiś czas temu zrobiona, połowa już jest wypita, ale troszeczkę sobie posiedzieliśmy w domu oczywiście, przy komputerze troszeczkę, wiecie, tak na obudzenie. Troszkę tam już porobiłam znowu. No i teraz szykuje nam się uroczyste śniadanko. Tutaj były głosy, że dawno śniadania nie było, dawno jedzenia nie było. No to dzisiaj będzie. Dzisiaj będzie w ogóle, tak myślę, więcej tak kulinarnie, no bo z tą kaczką też będę potem robiła. Tutaj mam tak, o. Żeby się nie myśleli, że ja w piżamie siedzę cały czas. Bo to, że to mam, to nie znaczy, że jestem w piżamie. Przepraszam, no. Także nie wiem, czemu trzymam tak tą kawę. Jak trzymam, to się już napiję. Jest taka letnia, no ale nic. My dzisiaj będziemy świętować jedzeniem. Ale wiele ludzi tak świętuje. My się nie wybieramy nigdzie. Wprawdzie u nas w Bytomiu jest tam coś. To znaczy się przy pomniku wolności chyba jest. To jest wszystko gdzieś koło 11, 12 chyba, takie te obchody. Także jakby się chciało, to by się pojechało, ale wiem, że mój Zbyszek nie będzie chciał. On sobie będzie chciał odpocząć w domu po całym tygodniu ciężkiej pracy i tak w takich godzinach, że wiecie, wychodzi jest, no już jest troszeczkę jasno, ale nie zawsze, a przychodzi jest ciemno, to sobie chce posiedzieć. Prawdopodobnie nawet na spacer żaden nie pójdziemy. No ale jeden dzień taki może być, jutro może go wyciągnę na spacer, jak będzie ładnie, nie? Bo dzisiaj zapowiadano, że będzie padało, ale jakoś nie widać, żeby padało. Może po południu potem popada. No, a my sobie dzisiaj posiedzimy. Właśnie tak chcę się sprężyć, żeby zjeść śniadanie i sobie oglądać defiladę z Warszawy. No, z grobu nieznanego żołnierza, zdaje się. Tam chyba jest potem ta defilada
to, o co mi chodzi, to, co ja lubię oglądać. No. Mam nadzieję, że gdzieś to w internecie znajdę, bo jak wiecie, telewizji nie oglądam i nie mam już. Także mam nadzieję, że to przynajmniej znajdę w internecie. Sobie pooglądać, posiedzimy. W tym czasie mi się będzie kaczusia piekła. Tak, muszę zdążyć to jeszcze też nastawić. No i potem sobie troszeczkę poświętujemy. Potem znowu będzie jedzonko. No, na spacer z Kruskiem to trzeba będzie wychodzić. To nie jest tak, że się będzie cały czas siedziało w domu. Ale nie wiem, czy ja pójdę, czy Wiki. Coś mnie uczuliło przy pasku. Niby te paski są z tego zegarka antyalergiczne, ale jakoś tak może ja mam za mocno, może ścisnęłam i nie było dopływu powietrza, albo co, nie wiem. No, w każdym razie, wracając do dzisiejszego świętowania, to po prostu tak sobie na luzie porobimy to, co mamy, to, co tam będziemy mieli ochotę. Może z Wiki przejdę się na ten spacer, zobaczymy, na któryś z tych spacerów. To zobaczymy, jak to będzie. Wiki teraz walczy przy komputerze, bo ktoś próbował się włamać znowu. Dostała ostrzeżenie i na telefon, i że na laptopie coś jest, przez Google chyba. No, także ona tam teraz walczy, żeby wyeliminować wszystko. Dobrze, że ona chociaż ma jakieś pojęcie o tym, bo ja to kompletnie nie mam. Jakby mi się tak nie daj Boże coś stało, no to wszystko dobrze, jak Wiki będzie w domu, nie? Zresztą już tak było, że ona mi tam pomagała wszystko, no, na swoje miejsce poukładać. Także miejmy nadzieję, że jej się uda też wszystko tam dobrze zrobić, żeby już nie miała tego zagrożenia na komputerze, no bo wiecie jak to jest, nie? No. Także ona jak tylko się obudziła, tak dostała jakiś tam alert, że ktoś akurat buszuje jej po telefonie. No dobrze, że jej się udało wylogować tą osobę, także no ale i na komputerze, i na tym ma coś tam, nie wiem, cały czas walczy, chyba że już teraz skończyła, bo dużo już tam zrobiła, mówiła, ale jeszcze tam coś ją jeszcze tam niepokoi, że niby przeskanowany jest komputer, że niby nic, ale gdzieś tam w jakiejś czymś tam coś jeszcze siedzi. No. To zobaczymy, co jej się uda zrobić. Tak to właśnie jest z tymi mediami i to już mówię ostatnio, jak jechała. Czekajcie, bo coś tu mam na. Jak jechała znowu autobusem, to ktoś się przez Bluetooth chciał połączyć, tylko to tam trzeba, wiecie, udostępnić, nie? Zgodzić się na dostęp. No i już to ją zdziwiło, dlaczego. No a wiecie, ona na Bluetooth ma i słuchawki. I połączenie z zegarkiem jest na Bluetooth. Także no musiałaby to wszystko wyłączać w autobusie. No bo w autobusie już drugi raz takie zagrożenie. Wtedy to, ten pierwszy raz to było totalnie, nie miała dostępu. Musiała walczyć, gdzieś tam coś porobiła i w końcu dostała, bo nie miała w ogóle na początku. No. Także ludzie jeżdżą autobusami, niektórzy chyba na takich dłuższych trasach, żeby w ogóle hakować czyjeś konta chyba, tak mi się wydaje. No i tylko, że ona dojeżdża prawie godzinę, jedzie w jedną stronę, także wiecie, ona sobie w tym czasie słucha muzyki, jak różnych podcastów, różnych rzeczy. No. I wtedy by musiała mieć właściwie słuchawki nie na Bluetooth, tylko na kablu, żeby w autobusie było bezpiecznie, bo Wi-Fi ma zawsze wyłączone. Musiałaby jedynie w ten sposób. No. A to wiadomo, że na kablu jeszcze na dodatek w zimę, tu czapka, tu tamto, szaliki i z kablem, no to nie jest takie wygodnie. No, ale zobaczymy. Da mi ten pomysł, zobaczymy, co powie. Nie? No. No bo to, tak jak mówię, jest niebezpieczne. No a godzinę siedzieć i patrzeć, to już w tym czasie sobie słucha czegoś tam na słuchawkach, nie? Miejmy nadzieję, że uda się to wszystko rozwiązać. Kurczę, mi się wydawało, że ja tutaj już 20 minut gadam, a ja dopiero 7 minut się tu pluję. No. Także nie wiem, co ja wam dzisiaj będę pokazywała. No jedzenie chyba. Chyba tylko jedzenie.
Jak tam coś będę przygotowywać, tak by wypadało kluski zrobić, nie? No, w sumie nam się ta kaczka zrobi, to te kluski by umiała 3 razy zrobić. A tym bardziej, że no właściwie to bym musiała zrobić na 2 dni tych klusek, bo ta kaczka i to mięso dla Wiki też jest na 2 dni. Za jednym razem dzisiaj się to zrobi i będzie na dzisiaj i na jutro obiad. Jutro już bym tylko musiała podgrzać, kluski wrzucić i by było, nie? Rosół się cały czas jeszcze pyrka. To znaczy się pyrkał się, teraz się nie pyrka, będę go musiała włączyć, mi się przypomniało. Ale najpierw tam on troszeczkę ostygł przez noc. Najpierw tam mam teraz jarzynę, bo ja go wczoraj cały czas się gotował bez jarzyn, samym mięsem. Żeby się tam, wiecie, te mięso, tam, te kości, to wszystko fajnie wygotowało, ale żeby mi te jarzyny się nie zrobiły flapiate, jak ja to mówię. No ale teraz wrzucę te jarzyny i niech się tam dalej robi. No, jeszcze mamy rosół poprzedni, także dzisiaj sobie ten poprzedni rosół zjemy, a to niech się pyrka do jutra. Jutro się to przeleje i się zrobi. No, to jutro będzie taka robota tylko. Także tutaj święto niepodległości, a tutaj jakby vlog kulinarny, nie? Ciągle o żarciu, za przeproszeniem, gadam. No, ale wiecie, no świętujcie, wszędzie tak jest, zauważcie, że właśnie ludzie świętują przez jedzenie. No nie zawsze, niekoniecznie tylko przez jedzenie, ale od zawsze tak było, że świętowali, jak dużo jedzenia się naszykowało i się świętowało, nie? No, a wiadomo, że oprócz tego jeszcze się inaczej świętować. My będziemy w ten sposób świętować, że będziemy sobie odpoczywać. No i oglądać sobie, ja przynajmniej, nie wiem, bo się nie wypowiadam ani za Zbyszka, ani za Wiki, jakieś transmisje z obchodów święta. A po południu na pewno tutaj będzie, w tej szkole, byłej szkole, znowu będzie jakaś impreza, bo tam zawsze jest, tam jest ta profortalika. No, to oni zawsze organizują, a tym bardziej na Święto Niepodległości. I na bandu mówię wam, bo nie wiem, nie czytałam żadnego planu obchodów, ale na bank będą na wieczór te sztuczne ognie. I to będzie taki test dla naszej Klusi, czy się będzie bała tego, czy nie. No, zobaczymy, ale w zeszłym roku było i podejrzewam, że teraz też będzie. I po południu to bym się tutaj nie mogła nagrywać, bo mi się wydaje, że od południa oni zaczną. Już tam będzie muzyka, coś tam się będzie działo, już po prostu jakieś imprezy. No wiadomo, wszędzie są jakieś imprezy dzisiaj organizowane, nie? Nie tylko jest Marsz Niepodległości w Warszawie, ale są różne imprezy towarzyszące w całej Polsce. No i nie trzeba wcale jechać do Warszawy na marsz. Tym bardziej, że to tak, z tym marszem to tak różnie jest, nie wiadomo. Ludzie idą w dobrej wierze z dziećmi i tak dalej, a zawsze się tam znajdzie jakaś grupka, którym coś odpaliło i robią zadymę, nie? No i potem jest niebezpiecznie. Jestem ciekawa, jak to będzie w tym roku. No, w każdym razie to by było na razie tyle. Potem wam pokażę to śniadanie, bo w sumie, tak szczerze powiedziawszy, jakoś, no nie przygotowałam się. Jakoś nie mam teraz tematu, ale być może wieczorem, jak sobie usiądę w kuchni, to tam jakiś temat znajdę do pogadania, nie? No. Wiecie, tu u mnie jest Święto Niepodległości, ale wy to już macie poniedziałek, to już jesteście po, to wam też nie będę truła ciągle o tym święcie, nie? Już plany znowu mam, co mam robić, ale na razie nawet głośno nie mówię o tych planach, które chcę zrobić w domu. No bo jak ja powiem głośno, to się i tak nie uda, to w najlepszym wypadku za 2-3 dni mi się to uda zrealizować. Nie? No. Także nie ma co, jak będę coś robiła, to wam wtedy pokażę, ale cieszę się z tej Juki, że ją przesadziłam, no i teraz będę obserwować, znaczy przesadziłam, tamtą wywaliłam, a te, które ukorzeniłam, tam ułożyłam. Także zobaczymy, jak będę obserwować, jak to będzie tam rosło, nie? Nasza sąsiadka się odpaliła. Właściwie to ta pani, która jest do pomocy tej sąsiadce. No. Możecie słyszeć w innym języku.
bo tam w innym języku. Ona właściwie mówi po polsku, ale z takim dużym akcentem, a czasami gada i w innym języku po prostu. Pewnie jak przez telefon tam z rodziną rozmawia. No, a tutaj się opiekuje tą naszą sąsiadeczką, taką małą, drobną panią z Alzheimerem. No, kiedyś tutaj też miałam dużo takiego hejtu, że ja, bo ja powiedziałam, że przyszła siostra od tej pani się pytać, czy ja bym się nie podjęła opieki, bo ktoś jej powiedział. A ona pomyliła po prostu drzwi, nie do mnie miała zapukać, tylko do sąsiadki naprzeciwko, bo ona zajmuje się właśnie opieką. Teraz aktualnie chyba jest za granicą, tam się opiekuje starszymi ludźmi, chyba. Tak na 100% też nie wiem, ale to też nie jest ważna informacja dla was przecież. No. No i ta siostra przyszła i się mnie pyta i to była zdziwiona, jak jej odmówiłam. No bo wiecie, nad osobą z Alzheimerem to trzeba już naprawdę się bardzo poświęcić i trzeba wiedzieć, co robić. To jest duża odpowiedzialność. I osoba, która nigdy się nie opiekowała takim człowiekiem, no to może zawsze coś zrobić źle. A poza tym tam trzeba mieszkać z tą panią. Te opiekunki, które tutaj są, to już jest któraś z kolei, to one tutaj mieszkają razem z nią. Po prostu. Że jest opieka non-stop, 24 na godzinę. No przecież ja sobie nie wyobrażam, żebym jedna poszła się opiekować, a tu co? Kto domem się zajmie, nie? No. Także to już ktoś, kto tak lubi, tak po prostu. Lubi albo po prostu no w ten sposób znajdzie pracę po prostu, nie? No. Ale nie ja. No i potem miałam tutaj właśnie dużo hejtu, że ja praca była, a ja odmówiłam, bo mnie się nie chciało, bo mówiłam, że ze względu na bóle głowy, no ale wyobraźcie sobie, jak ja mam taki ból głowy i mam się opiekować osobą, którą trzeba, wiecie, umyć czasami, no bo ona różnie, czasami pamięta, co jest, a czasami to nie, bo to Alzheimer, ona ma to, co to tak zaniki pamięci takie są, to chyba jest Alzheimer, nie? No, wiecie, ja nawet dobrze nie wiem, jak to się nazywa. Ale to chyba to nie jest takie hop-siup zajmować się taką osobą. Trzeba pilnować, bo nigdy nie wiadomo, co przyjdzie jej do głowy, no bo ona już nie myśli tak, no tak, wiecie, zaniki pamięci, potem nie wie, gdzie jest, co chce zrobić, coś jej się przypomni, że coś trzeba zrobić, trzeba wyjść gdzieś, no i co, im się gdzieś straci, nie? Albo weźmie zje coś, co nie ma zjeść, jakieś leki albo coś. No. To jest naprawdę odpowiedzialność. No i wielki szacun dla wszystkich osób, które się opiekują takimi osobami w rodzinie, bo to zazwyczaj w rodzinie się opiekują, albo ktoś, kto po prostu pomaga rodzinie w opiece. No. No. Dobra, teraz już kończę i idę. Chyba już Zbyszek zrobił jedzonko, bo przy święcie zawsze Zbyszek robi śniadanie, bo resztę to ja robię potem. On zrobi śniadanie i ma spokój przez cały dzień. No, dobra, ale wiecie, że ja lubię kuchcić, nie? Lubię kuchcić, tylko że czasami to tego jest za dużo, a czasami to jest za mało. Bo jak się zrobi na święta dużo jedzenia, to potem człowiek tylko idzie, chodzi i podgrzewa, to potem już by coś nowego zrobił, nie? No. Dobra, to ja dopijam moją zimną kawę i zaraz będzie śniadanko, a potem będę walczyć z tą kaczką. To znaczy się podsmażę ją i dam ją do piekarnika. Tutaj wam chcę pokazać te juki, a po drodze pokazuję wam przekwitnięty kwiatek. No oczywiście to będę musiała odciąć. Tutaj też będę musiała to odciąć z tej, no wiecie, z tego kwiatka. Ale tutaj już widzę, znowu nowy kwiat rośnie. Tutaj mam to, co hortensja przeznaczyła na wyrzucenie. Daję szansę, ale nie wiem, czy coś z tego będzie. W razie czego ja mam taki sam kwiat tam dalej, także no zobaczymy, jak ma rosnąć, to będzie rosnął. A tutaj mam to, co wczoraj posadziłam. Przed tym to była takie tutaj były gałęzie, ja musiała tutaj oddalić może, nie? A teraz nie są gałęzie, ale nawet w miarę. Tutaj jest ten kwiat, on był na oknie. Ja go jakiś czas, no jakieś 2 lata temu może ukorzeniłam.
I on tak ładnie odpukać rośnie. Jest taki sztywny jak te u hortensji. Te są troszeczkę bardziej blade, ale może teraz tutaj mają dosyć światła w sumie. Od okna mają te światło, może im to posłuży. Może będzie fajnie. A tutaj mam właśnie ten to samo, co od hortensji. Tylko, że właśnie denerwują mnie te cienkie takie przerosty. No, tu na razie wsadziłam tą trzykrotkę, też trzeba będzie znowu wyczyścić z tych liści. No i czekam, aż Zbyszek mi w końcu coś z tą półką wykombinuje jakąś, żeby te trzykrotki powiesić i wtedy będzie tutaj więcej przestrzeni. No. A tutaj mam te moje pieniążki, a one są coraz, znowu będę musiała je umyć. One od papugi. Papuga takie coś puszcza i tak to jest właśnie tutaj przy oknie, to po prostu tutaj leci. Tak samo tutaj te nasionka też wlatują, jak na coś je, to szybkę ma dotąd, a potem to tutaj leci, nie? Na tych storczykach zawsze mam pełno tego, także trzeba będzie umyć znowu te kwiatki. No, storczyki przekwitły, trzeba będzie uciąć, no i czekać, aż na nowo będą kwitły. A ten kwiatuszek, ta trzykrotka, też znowu kwitnie, no. I tak, tutaj mam choję, która też już puszcza nowe listki i się tutaj pnie. Także jakoś tutaj z tymi kwiatkami jest. No, to by było na razie tyle, a Pusia po prostu się nie przejmuje, tylko tyle, że się tyłem odwróciła do mnie. No, tutaj też jeszcze mam właśnie te trzykrotki. Tutaj ten kwiatek to może tam dam na okno. Przy tym nie było miejsca, bo chcę, żebym się ukorzeniły te liście. Zobaczymy, czy się ukorzeni, czy nie. Fiołek. Ale tutaj mam ten... no wiecie, co to jest, nie? No, bruszcz ze świąt, co kupiłam, dużo urósł. I też by było dobrze, jakby gdzieś był powieszony. No tu jest ten drugi bruszczyk. No, jakoś tak stanął, rósł i tak nagle stanął w miejscu. No zobaczymy, co to będzie dalej. Tutaj ma drugą gałązkę. To jest po prostu burz, a ten kwiatek idzie w poniedziałek do wysłania i tu troszeczkę się poluzuje. No to by było tyle. A teraz zaraz będzie śniadanko. No i nasze śniadanie. Mamy dzisiaj tatar, świątecznie. Na chleb muszę nowy koszyczek kupić, bo mi się stary zepsuł, zniszczył. Także takie mamy dzisiaj śniadanko. No i Katka mi się tutaj opieka, troszeczkę przede wszystkim chodziło, żeby się tutaj tłuszcz wytopił. Tu się wytopiło trochę tego tłuszczu. Ja sobie tutaj też teraz troszeczkę przysmagam to uczko od Wiki, żeby troszkę tłuszcze miało. Za chwilę kupuję do piekarnika z owocami. Nałożę do środka kaczki troszkę owoców i będę to robiła. Teraz na razie odstawię telefon, bo muszę już zacząć działać. A rosół, dodane są jarzyny. No i teraz dopełnione wodą. Tam mamy barszcz na dzisiaj. Jeszcze doleję rosołu z lodówki, ale to później. No, przede wszystkim teraz muszę z kaczką podziałać. To potem będą ziemniaki, kapusta i tak dalej. No, zaczęła się już jakieś 2 godziny temu impreza tam. Teraz korzystam z tego, że nie ma muzyki, bo co chwilę gra muzyka. Wóz strażacki robi ijo, jak to pan powiedział. Zbierają na nowy wóz strażacki, właśnie to petycje podpisują. Zachęcają do podpisania petycji do miasta Bytom, żeby na zakup nowego wozu strażackiego. No, to wszystko się dzieje tam na placu tej byłej szkoły. Ona jest zaadoptowana teraz przez Fortalika i dużo różnych innych tam się w szkole mieści instytucji. Jest fryzjer dla piesków,
grupa Archicad, czyli architektura, projektanci, co tam jeszcze jest, nie biblioteka, tylko antykwariat, no dużo, dużo różnych, krawcowa, dużo różnych rzeczy tam teraz się mieści. No a teraz będę musiała kończyć, bo zaraz pewnie znowu będzie muzyka, a wieczorem będą fajerwerki i będziemy patrzyli, jak nasza kluska będzie reagowała na to. Na razie się niczym nie przejmuję, tylko grzebię tutaj i próbuję się gdziekolwiek dostać. No właśnie powiedział pan, że będzie pokaz sztucznych ogniw. Pogoda oczywiście znowu już się zaciągnęło, tylko rano było troszeczkę słońca. Właśnie koło południa, a teraz już mamy tak jak jest. O, teraz będzie muzyczka pewnie. I tak będziemy dzisiaj mieli przez cały dzień, ale to jest nic w porównaniu z mieszkańcami Warszawy, co oni muszą tam znosić. Zamknięte ulice, no nie, czasami niebezpieczne. Słuchałam teraz właśnie cały czas i muszę się schować stąd. No patrzcie, gdzie ona tam chodzi. Wyłaź stamtąd! Będziemy sobie świętować. No a wracając do tego, co słyszałam, no to słyszałam, że tam już się zaczęły jakieś incydenty w Warszawie. Już usunięte nie umiem się zgadać. Incydenty są usunięte, nie, tak to się mówi. Nie wiem. Zagrożenie jest zażegnane zagrożeniu. O, na razie, no ale to wiadomo, że zawsze jest w kilku miejscach jakieś coś prane, jakieś zapalne, wiecie. Nie umiem się skupić przez tą muzykę tam. No, że ja cały czas sobie tutaj oglądam. Oglądałam sobie też tej parady wojskowej, właściwie to parady to było przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a właściwie to nie wiem. No, oglądałam, ale spóźniłam się chyba 20 minut, bo coś w kuchni robiłam i widziałam, że tam byli ci, ja to mówię, kmicice w strojach z epoki, bo stali tam, jak tam prezydent przemawiał, ale widocznie oni, bo ja nie widziałam samego, jak składali, momentu, jak składali wieńce. I widocznie to wtedy było, bo zawsze było, że żołnierze na koniach, ci z epoki, no a dzisiaj tego nie widziałam, więc bardzo możliwe, że to było na początku, bo patrzyłam do końca, ale tego nie zobaczyłam. No, a teraz sobie dalej oglądam na internecie właśnie przebieg w Warszawie. Tutaj mam za oknem, mam stereo i w kolorze. W kuchni jeszcze nie mogę nastawić kaczki, dlatego że mi się w zmywarce myje. Ale tam już zaraz będzie pukało, jak będzie pukało, to już tyle prądu nie bierze, to będę mogła nastawić piekarnik. No troszkę jest obsmażona ta kaczka i to mięsko. Dałam tam owoce, znaczy się owoce, jabłko, gruszkę do środka kaczki. Dookoła dałam parę plastrów gruszki, no i pomarańcze. Oczywiście sól, pieprz i majeranek dałam, czosnku nie dawałam, no. No i ten tłuszczyk zlałam i podlałam winkiem. Jeszcze dodatkowo. Tylko teraz będzie się musiało w piekarniku piec. Zaraz to idę, podłączę. Ziemniaki na kluski już nastawiłam. Rosół się pyrka, a do obiadu dzisiaj nie będzie rosół, tylko będzie barszczyk. No, być może z uszkami, bo tam jeszcze mam jakieś uszka. Trzeba w końcu to zjeść, nie? Bo za chwilę się będzie robić nowe uszka. Także taki dzisiaj bogaty repertuar. Nie wiem, czy wszystko zjem. To znaczy, że kusek ja na pewno nie będę jadła. Uszko może jedno zjem, ale barszczyk. Wczoraj już też barszczyku sobie zjadłam. No, a tutaj jak widzieliście na stole mamy już nasze ciastka, to są wszystkie ciastka, bo już wczoraj było trochę zjedzone tych właśnie tych ślimaczków, a rogale na dzisiaj zostawiłam, także dzisiaj teraz w pierwszej kolejności rogale, a potem te ciasteczka będziemy jedli. No i Zbyszek właśnie robi kawę, także dzisiaj wersalka złożona, żeby Wiki mogła sobie siedzieć, no ale na razie to ona pracuje w pokoju na komputerze,
Jak studiuje, to ma dużo, dużo pracy, nie tylko, że sobie siedzi i jeździ na zajęcia, ale w domu też musi dużo pracy wykonać. A dzisiaj przez pół dnia zamiast pracować na komputerze, w sensie z projektami, no to ona pracowała, żeby usunąć niebezpieczeństwo, jakieś zagrożenie tam, nie? Patrzę, co tam mam na tym, ale w miarę tam jest czysto. Czysto jak czysto, bo czasami coś się odkłada na bok tam, nie? No. Dobra, bo zawsze się znajdzie ktoś, że zamiast słuchać tego, co się mówi, to patrzy, tylko wychwytuje, co jest nie tak. Wcześniej mogliście widzieć mój kosz, właściwie nie kosz, teraz to jest przykryte moim sweterkiem. Ale no tam znowu jest do składania i do prasowania, no. Krzesło wstydu, jak ja to mówię, nie? No, ale co to sprzątne, to za chwilę się znowu nazbiera tam. Ale to nic, nie przejmujemy się, żyjemy dalej, nie? Mieszkanie to nie jest muzeum, tu się po prostu żyje, tu się mieszka. No. Chociaż no, to nie znaczy, że się tu nie sprząta, bo to wiecie, że ja sprzątam na okrągło, a jeszcze przy Klusi to jeszcze bardziej, no bo ona wywleka różne rzeczy, no i czasami jest tak, że coś jej się wymsknie. No, moja kawka idzie. Dobra, to się na razie rozłączam. Za dużo piany? Zbyszek mi zawsze zrobi tak fajnie z pianą, a ja nie umiem. Takie złe oświetlenie, tu jest ciemno na dworze, znaczy za mało światła. Zaraz bym pokażę. O proszę, z pianeczką. A mnie się nie udaje tak z pianką. No. Dobra, na razie się rozłączę. O, tutaj lepiej widać, nie? Zaraz lepiej. Się rozłączę, dlatego że to mnie wszystko rozprasza. Porobiłam teraz w kuchni, widzicie, jestem w fartuszku. Zaraz podpalę w piekarniku, no i sobie będziemy siedzieć. Będę sobie tam oglądać, co się dzieje, żeby wiedzieć. No, to by było na razie. Pewnie pokaz sztucznych ogni to wam też pokażę, chociaż jestem zawsze zła. Ja mam takie dwa skrajne uczucia. Jestem zła, jak są te zimne ognie, przezamknąć. Jak odpalają te sztuczne ognie, pokaz sztucznych ogni. Z jednej strony mi się to podoba, no bo to jest fajne, ale z drugiej strony jestem zła, bo jeśli chodzi o wszystkie zwierzątka, nie? No. Nie wiem, jak nasza Klusia będzie to przechodziła, będziemy wiedzieli, jak się zachowuje, to będziemy wiedzieli, czy brać jakiś lek od weterynarza na Sylwestra, czy nie. No, dobra. No i tak, kluski dochodzą. Kapustka już gotowa. Rosół na jutro. Tutaj barszczyk z uszkami. A tu muszę to otworzyć wcześniej. Kaczuszka. I udko od Wiki. I tu jest jeszcze kawałek mięska, filet z kurczaka. No. Także takie dzisiaj jedzonko tutaj mamy. Nie mam tu jak położyć, mam teraz ręce zajęte. Troszkę chciałam oddalić. O, tak lepiej, nie? Się prezentuje, za chwilę to potniemy. Ale najpierw będzie zupka do jedzenia. I takie to dzisiaj nasze jedzonko.
No i witam serdecznie na podsumowaniu dnia, wieczorem przy herbatce. Dzisiaj mam w tym moim kubku takim kwiatkowym właściwie, ale miałam ochotę wieczorem na taką normalną herbatę z cytryną. Chciało mi się dużo, więc mam w tym dużym kuble. No. Już nie chciałam wieczorem kawy, bo już wcześniej wypiłam drugą kawę. I jakoś tak kawa też wysusza, no herbata też wysusza troszeczkę, ale miałam ochotę na właśnie tak z cytryną. Tak szczerze mówiąc, ja dzisiaj bardzo mało wody wypiłam i trzeba będzie to troszeczkę nadrobić, zanim się pójdzie spać, tak wiecie, w jakimś odstępie, żeby potem w nocy nie biegać do ubikacji, nie? No, jak widzieliście, u nas dzień tak przeszedł bardzo szybko w sumie. Teraz jak szybko się robi ciemno, to jakoś ten dzień taki krótki jest. Tak to wszystko szybko przeleci i po ptokach. No, nawet mi dzisiaj za bardzo nie przeszkadzała ta muzyka tam. Właśnie muzyka to mi tak nie przeszkadza, tylko że tam często tak dosyć głośno się zachowują przy tej szkole, ale w sumie jak są okna pozamykane, to tak nawet nie przeszkadzało. A nawet fajną muzykę tam by mieli, bo i troszkę mieli takiej, jak to orkiestry dęte są, i troszkę takiej muzyki na czasie. Także źle nie było. Ta straż, bo się okazało potem, że to na sygnale, zawsze myślałam, że tam policja, bo kiedyś tam była policja i tam dzieci chyba mogły tam wejść do radiowozu i sygnał policyjny, ale teraz z tego, co słyszałam, to była tam straż pożarna. No, a wiadomo, że prawie każdy mały chłopczyk chce być strażakiem, nie? No. Także to nawet tak długo dzisiaj nie trwało, ale były te ognie. I kluska najpierw była zaciekawiona, co to jest, zaczęła biegać potem, a potem się tak wystraszyła, tak się bała, że nie wiedziała, gdzie ma wejść. No i już wiemy, co to będzie w Sylwestra. No, ja filmowałam, Wiki wzięła ją, uciekła z nim tam, znaczy ona tam chciała iść do pokoju, potem Zbyszek zmienił Wiki, żeby Wiki sobie też popatrzyła na te ognie, bo to jest właśnie to, że to jest fajne z jednej strony, a z drugiej strony no, te zwierzęta jednak bardzo cierpią z tego powodu. I to jest taki, wiecie, no, ale tak do pooglądania to jest fajnie, no. Także ja wam to sfilmowałam i dla siebie też, bo ładne, fajne były te ognie, tylko szkoda, że to tak hałasuje, nie? Żeby to tak szło bez tego huku. No, ale na tym to też ma polegać podobno. No, w każdym razie już wiem, że kluska się będzie bała. I dobrze, że u nas tak cały czas nie strzelają, chociaż tak w okolicach, w grudniu już, to już przed świętami pewnie zaczną już fajerwerki tutaj wypróbowywać. No i w tym wypadku będzie ciężko. Przepraszam. Wiem, że jak pójdę do weterynarza w najbliższym czasie, to poproszę od razu o lekarstwo takie, żeby już na Sylwestra mieć do podania jej. Wiadomo, że teraz jej tego nie będę dawała, ale potem specjalnie tam iść, człowiek potem zapomni. I a po co się ma piesek męczyć? Widziałam, że tam takie było, taki plakat, że żeby się piesek nie stresował tymi wystrzałami noworocznymi, żeby coś do podania. Już to widzieliśmy w zeszłym roku, jak z Kropką chodziliśmy i myśleliśmy o tym, no ale potem już nam to nie było potrzebne, nie? No a teraz... Teraz znowu trzeba będzie myśleć o takim czymś, żeby się ona tak bardzo nie stresowała. No, także dzień minął szybko. Jedzonko było potąd, że nawet nie zjadłam całego mojego tej ćwiartki, tej kaczki. Parę tych ciastek zjadłam. Jeszcze była barszczyk, tak jak widzieliście. No wiecie, a jak się dużo nie robi, nie wychodzi się i się dużo nie rusza po domu, no bo tylko tyle, co tutaj przygotować te posiłki, no to człowiek nie ma zapotrzebowania, żeby tyle zjeść. No i się nie dało tyle zjeść. Będzie na dłużej, bo i Wiki, i Zbyszek też nie zjedli całej swojej porcji. Tylko kluski zjedli, no bo kluski są rzadko ostatnio. Przeważnie u mnie w zimę są kluski, ale w zeszłym roku to też jakoś tak mniej tych klusek było. No, ale no to jest taki czas, że już można znowu się z kluskami bawić, nie? No, mówiłam do Klusi, popatrz, to są twoje siostrzyczki, zaraz będziemy je jeść. No wiem, ona chyba jeszcze tego nie rozumie,
No, a ja i tak cały czas jej mówię, że ją zaraz zjem, bo jest taka słodka, że ją całą zjem. No, teraz się tu nie pokaże, bo ona tam szalała, nie wiem, czy znowu nie padła. Bo ona szaleje, 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 potem nagle się do spania bierze, nie? Już zaczyna wyskakiwać. Jak była na wersalce, to już zeskoczyła, bo musiała lecieć za potrzebą. To nie zrobiła na wersalkę, tylko zeskoczyła i na tą swoją szmatkę, na tą pieluchę taką. Ale też Wiki siedziała na wersalce i miała tą jej pizzę. Ona strasznie chciała tą pizzę, więc wskoczyła. Udało jej się wskoczyć, ale tylko raz na tą wersalkę. Na razie to jeszcze nie potrafi. Jak będzie potrafiła, to będę biedna rano. Bo tak to ona poskacze, poskacze przy tej wersalce, ja udaję, że ja śpię i daję spokój. A tak, jak ona mi wskoczy, to już mnie będzie chciała zalizać na śmierć. I będę musiała wstać. Oj, kto tu przyleciał? Co się tu stało? Kto to tak szaleje? No chodź, mamuni, chodź. No co się dzieje? Co się dzieje? Co? Czego się boisz? Wystraszyłaś się czegoś? Wiki, co się stało? O, mało co się na zakręcie nie zabiło. Tylko Klusia, mało nasza. Co to się stanęło? Co? Tak się wystraszyłaś, czy co? No ale bez zabawki przyleciała aż pod jedzenie i z powrotem. No, jednak jest Klusia. Tak, tak, nasz psineczek. No, a ja tutaj mam taką małą pacynkę. Dzisiaj jak obierałam warzywa do rosołu, to tym nożykiem, co jest do jarzyn, sobie ścięłam tutaj. I boli to, piecze właściwie, szczypi i piecze cały czas. No i musiałam sobie zawinąć, tak. Tak sobie matka musiała zawinąć palec. No to, ja bym cię umiała zjeść, Kluszko, wiesz? Taka kluska, nie? Taka kluska do zjedzenia, taka kluska, taka klusia. No. Wyrzynają mi się następne ząbki i ma ochotę wszystko gryźć. Wszystko gryźć. Wszystko gryźć. Ty dupko mała. No. Co, idziesz na dół? Idziesz na dół, czy nie? Czy tu się usadowisz? Tu sobie będziesz siedziała? No, chyba będziemy już kończyć, bo w sumie to dzisiaj dużo się nie działo. Czekaj, bo mi wchodzisz do bluzki. Dużo się dzisiaj nie działo, tylko siedzieliśmy, jedliśmy i oglądaliśmy. Każdy swoje, troszkę pogadaliśmy. No, Wiki do południa to tam się napracowała na komputerze. No i tak dzień przeleciał i jutro trzeba będzie wyjść, bo bez wychodzenia z domu to można dostać czegoś. No nawet bym teraz miała ochotę, ale już Wiki się nie chce, a sami też mi się nie chce chodzić. No, także dziękuję Wam za ten czas poświęcony na mojego vlogusia. Dziękuję wszystkim wspierającym, wszystkim, którzy komentują i tym, którzy nie komentują. Wszystkim, którzy subskrybują i łapkują. No przede wszystkim wszystkim, którzy oglądają, bo to się to robi, te filmy, żeby miał to kto oglądać, nie? No. Także wszystkiego dobrego. No i do następnego vlogusia. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Pa. No co?